No, zwycięstwo takie szczęście, jakby troszkę dzisiaj nie smakuje mi do końca, ponieważ wyniki tak się ułożyły w przeciwniku, że niestety Olimpia melduje się w czwartej lidze. Myślę, że co bym dzisiaj powiedział o naszym przeciwniku czy naszym stylu gry, to i tak jakby tabela odzwierciedla niestety miejsce, które mamy. Aczkolwiek z tego miejsca przede wszystkim chciałbym podziękować i gratulować moim zawodnikom. To oni sprawili, że ja do w zasadzie ostatniej kolejki wierzyłem w utrzymanie. To oni swoją świetną postawą w tej rundzie pokazali, że absolutnie nie zasługują na miejsce, w którym są. Nieraz to już powtarzałem, ale jakby ta seria zwycięstw i kolejne mecze, gdzie wygrywamy mecze nie tylko jakoś, ale charakterem i sercem i taką wolą walki, pokazują, że to nie jest ich absolutnie miejsce. Tak jak powiedziałem, jestem z nich dumny, ponieważ dzisiaj w zasadzie większość kibiców, ludzi związanych z piłką nigdy by nie przewidziała, że w czerwcu jeszcze będziemy myśleć o utrzymaniu. Każdy nas gdzieś tam pogrzebał już. Wręcz dochodziły do mnie słuchy, że nie warto w ogóle tutaj nic budować, bo to i tak już będzie czwarta liga. Owszem, jest, ale moi zawodnicy podtrzymywali mi tlen do dnia dzisiejszego, do meczu z Morąkiem, który jak się okazało też potrafili wygrać. Powiedziałem im przed chwilą w szatni, że bardzo im za to dziękuję, że jestem jakby szczęśliwy, że mogę być uczestniczyć w tym procesie. No i bardzo żałuję, że kończy nam się ta runda. Jakby będziemy musieli przecierpieć troszkę i mam nadzieję, jak najszybciej Olimpia wróci do trzeciej ligi. Ale jeszcze jest za tydzień mecz, w którym mam nadzieję znowu powalczymy o zwycięstwo. Jest jeszcze za tydzień mecz, w którym będę cieszył się każdą minutą na poziomie centralnym, ponieważ nie wiem też, jakie będą moje losy, nie wiem, jakie będą losy tego zespołu. Mam nadzieję, że wszyscy przyłożymy rękę do tego, żeby Olimpia była na odpowiednim miejscu. Mówię tutaj konkretnie o jak najszybciej powrocie do trzeciej ligi, ale mówię to nie tylko ode mnie zależy, nie tylko zależy od szatni, ale też tutaj mówię od wielu, wielu innych osób, których widzę zaangażowanie, których widzę jakby cel i jakby chęć jak najszybszego powrotu. Dzisiejszy gest burmistrza jakby to pokazuje, dzisiejszego słowa takie napawiające optymizmem. Wierzę, że szybko tu wrócimy na poziom centralny. No cóż, więcej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wierzyli, którzy nie tylko dzisiaj byli z nami. Kolejny mecz wygrany, kolejny fajny moment w szatni. Mam nadzieję, że to jeszcze podtrzymamy i za tydzień ponownie będziemy się radowali. Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że za tydzień pogoda nam będzie sprzyjała i kibiców będzie troszkę więcej. Ja obiecuję ze swojej strony i ze strony moich zawodników, że emocji za tydzień nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.